Czy miałeś trochę nadzieję, że być może ten inny układ, który będzie w nowym Sejmie, pozwoli wprowadzić in vitro w Polsce powszechnie i za darmo? W 2013 roku do 2016 roku dzięki inicjatywie rządu PO-PSL został utworzony Narodowy Program Refundacji In Vitro. Dzięki temu programowi, który kosztował Skarb Państwa przez 3 lata swojego trwania 240 milionów, urodziło się około 22 tysięcy dzieci. To był spektakularny sukces. W 2016 decyzją ministra Radziwiłła ten program został zakończony i przekształcony w ogólnopolski program na protechnologii. Zainwestowano w niego do czasu, do którego publikowano wyniki, bo od dłuższego czasu te wyniki są utajnione, zainwestowano w niego 70 milionów. Dzięki temu programowi urodziło się 70 dzieci. To pokazuje, jak wielce nieskuteczny jest to program. I ja mam takie poczucie, że odmowa polskim obywatelom dostępu do procedury medycznej, jaką jest in vitro, ponieważ niepłodność została przez WHO wpisana na listę chorób cywilizacyjnych, leczenie niepłodności metodą in vitro jest po prostu leczeniem tej choroby i odmawianie refundacji Polakom do tej niezwykle kosztownej metody jest dzieleniem Polaków na tych zamożnych, których będzie stać na to, żeby zostali rodzicami, i tych mniej zamożnych, którzy niestety nie będą mieli tej możliwości. Ponieważ sama jestem mamą dwóch synów urodzonych dzięki tej metodzie, nie mogę się na to zgodzić i bardzo głośno się sprzeciwiam temu i będę do upadłego walczyła o prawo polskich rodzin do tego, żeby miały dostęp i refundowane in vitro. W takim razie, jakie widzisz możliwości i w jakiej perspektywie, żeby ten cel osiągnąć? Ja przede wszystkim stawiam na dialog i edukację. Takim początkiem kampanii społecznej, którą zapoczątkowałam, było wydanie książki In vitro, rozmowy intymne. Mam cały szereg spotkań, ostatnie na przykład u doktora habilitowanego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, u niego w siedzibie. Spotykam się z parlamentarzystami. Spotykamy się w Sejmie, ale spotykam się też na terenie Polski z różnymi środowiskami, bo uważam, że rozmowa na temat in vitro jest najważniejsza. Bardzo często biorę udział w konferencjach wraz z lekarzami, żeby rozwiewać mity na temat in vitro. In vitro ze wszystkich tematów światopoglądowych ma największe społeczne poparcie. Prawie 80% Polaków jest za refundowaniem metody in vitro ze Skarbu Państwa dla małżeństw. To bardzo dużo. A mimo to ciągle używa się tego argumentu po to, żeby dzielić Polaków na tych, którzy są wegetarianami, rowerzystami i robią in vitro, i na tych, którzy są lepszym sortem. Dziwi mnie to.